Witajcie kochani. E, witam Was na kanale Gabriela Skorpio Tarot i zapraszam. E, moi drodzy Was wszystkich wszystkie znaki Zodiaku. Bo to będzie czytanie dla wszystkich znaków od barana do ryb. E, kochani. Mm, o czym on ona nie mówi? Sprawdź, co ukrywa. Dokładnie. taki sobie na najbliższy czas, raczej bezterminowy, kochani, kiedy na niego natraficie, wtedy będzie przeznaczony właśnie dla Was. Z intencją na najbliższe 30-40 dni od usłyszenia. No, jeżeli słuchacie teraz, na no to na bieżący miesiąc mniej więcej, bieżący czas. Moi drodzy, zapraszam Was do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwonka, bo jeżeli to zrobicie, będziecie mieć, kochani, powiadomienie o każdym nowym filmie więc zdążycie usłyszeć wszystko na czas, w terminie. To po pierwsze, a po drugie, dzięki temu, dzięki waszym subskrypcjom, dzięki komentarzom, które zostawiacie pod filmem, kanał ma szansę rozwijać się i dotrzeć do większej liczby z Was. Zaczynamy wobec tego. Moje drogie <laughs> robaczki, kochane, zaczynamy i sprawdzamy. Znaczy, ja sobie rozłożę, oczywiście, karty od barana do ryb od barana do rybek. Aha. Od barana do rybek. O czym on ona nie mówi, co ukrywa. Sprawdź co ukrywa. Baran, byk, bliźnięta. Troszkę, chyba jeszcze muszę dodać wyżej, aby było widać y... raczki, raczki, następnie lwy, panny. Wagi, skorpiony, strzelce. Aha, okej, okay, już zaraz to poprawię: koziorożce, wodniki i wodniki i mm, ryby. Wodniki i ryby yy, musimy zrobić tak, aby było widać karty. Karty nas interesują. Najbardziej. Mhm. Ok, zaczynamy baranem. O czym nie mówi on, ona, co ukrywa. Baranki, e... giermek kielichów, to jest paść kielichów. Moje drogie, e... barany. Osoba może wasza, Wasza, jeśli macie, jeśli nie, to osoba o której myślicie, oczywiście, chodzi o osobę o którą myślicie. Osoba może mieć, moi drodzy, ochotę, no właśnie, ochotę, moi drodzy, w tym paziu kielichów, wejść na wyższy etap w relacji. Osoba No właśnie, może nie mówić o tym, że chciałaby wejść na wyższy etap, że chciałaby przekształcić jakiś romans w związek. Wiecie, to może dotyczyć Was, że osoba Wam tego nie mówi i chciałaby z Wami wejść na wyższy etap, mieć, zakończyć z Wami romans, a rozpocząć z Wami relację, związek. Ale również ta osoba może nie mówić tego, że... Chciałaby jakiś romans, który ma z kimś innym, przekształcić w związek. Weźcie to też pod uwagę. W zależności od Waszej sytuacji. E, moi drodzy, no tutaj przede wszystkim ktoś chciałby się komuś oświadczyć i zaręczyć. E, taka jest też informacja. Osoba może chcieć e, oświadczeń, zaręczeń. Jeśli słuchają mężczyźni, no to e, Osoba, o której myślicie, chciałaby, abyście się oświadczyli, zaręczyli, a jeżeli jeszcze nie jest to na takim etapie, no to żebyście właśnie hmm, przestali romansować, a zadeklarowali, jakby zaproponowali relację, związek stały, taki, wiecie, poważniejszy, taki hmm, nieukryty, tak? taki hmm, jawny, no po prostu, żebyście się mogli pokazywać jako para. No, tu jest taka energia. Być może osoba chciałaby też zaprosić Was na jakieś, no albo zaprosić, albo chciałaby zostać zaproszona. No, nie wiem, czy to jakieś chrzciny, urodziny, jakaś komunia tutaj. No, osoba by tego chciała, ale tego nie mówi. Może chodzi o to, żebyście wy z kimś poszli, znaczy, abyście wy z tą osobą poszli na jakąś uroczystość. No. Może już była o tym mowa, ale nie wiem, albo była Wasza odmowa, albo nie było odpowiedzi. Albo. No, mo może być taka sytuacja po prostu, że, że jakby ktoś oczekiwał, chciałby, żeby z nim pójść, tak? Na jakąś uroczystość też rodzinną, najprawdopodobniej. Chyba, że ktoś chce iść na uroczystość rodzinną Waszą, a nie został jeszcze zaproszony. No to weźcie jak rezonuje. O czym nie mówi e, osoba, o której myśli byk? Czwórka buław. Kochani, wasza osoba e, może nie mówić tak. Weźcie jak e, e, Dla połowy z Was, dla jakiejś części z Was, e, informacja jest taka, że osoba może nie mówić o tym, że ma. Jakąś sielankę, jakieś bezpieczeństwo, ochronę gdzieś pod wspólnym dachem z kimś. No to może być partner, partnerka, nie wiem, jakiś współlokator, współlokatorka, mąż, żona, może tam nawet czyjeś dziecko, może właśnie tej osoby, że gdzieś, kochani, ktoś ma jakiś, wiecie, dach nad głową, tworzy jakiś wspólny, może nie mówić o jakiejś przeprowadzce, albo o tym, że planuje wspólne zamieszkanie z kimś, tak? Może mam tego nie mówić. Może, znaczy, że planuje to po pierwsze, ale że może mieszkać z kimś, że może mieć oczywiście taką sielankę. Spokojnie, bezpiecznie się osoba czuje, z wami może mieć jakąś relację, ale możecie nie wiedzieć, może nie mówić o tym, że ta osoba no, mieszka z kimś, z kim ma jakby wszystko ułożone, pod kontrolą, bezpiecznie, super spokojna atmosfera, wszystko jest ok, no ale ktoś coś na boku mógł zacząć z wami. Natomiast jeśli to z wami nie rezonuje, to dla innej części z Was czwórka Buław mówi drogie byki, że. E, kochani, osoba nie mówi wam, że planuje z wami zamieszkać. Albo zaproponować wam wspólne zamieszkanie, albo się do was wprowadzić, albo się gdzieś, żebyście się gdzieś wspólnie przeprowadzili. No chodzi o to, że osoba nie mówi... E, że planuje jako jakiś, jakąś stabilizację, jakiś wspólny, może też zakup, zakup nieruchomości. Może też tak być. Czy to domu, czy to mieszkania. No tutaj są takie plany o stworzeniu pewnej stabilizacji, pewnej trwałości. Tak, abyście poczuli się bezpiecznie, chronieni. No, taka sytuacja. tak Jakby to było w głowie tej osoby, tak? Znaczy, w sensie. Mm, tu może nawet osoba coś działać w tym kierunku, bo to jest karta buław, więc osoba mogłaby tutaj mieć działanie, być aktywna w tym kierunku, przedsięwziąć jakieś kroki już, a nie mówić o tym, tak? No, może jakaś niespodzianka, a może po prostu coś zaczyna sama, próbuje, co z tego wyjdzie, jak to, jak to pójdzie, i dopiero może na jakimś etapie będzie chciała powiedzieć, nie wiem, ale może ktoś, kochani, jakieś tu wspólne gniazdko planować lub organizować coś, tak? Czego nie mówi osoba bliźniętom, kochankowie, kochankowie, drogie bliźnięta? Tutaj osoba może nie mówić o paru kwestiach, dla każdego z Was pewnie o innej. Dla kogoś informacja, że osoba nie mówi, że są trzy osoby, że, jest, że osoba musi wybrać, nie mówi, że nie jesteście tylko wy, tylko jest ktoś jeszcze. Osoba może nie mówić, że ma jakąś intymną relację, intymny związek z kimś innym i jest przed dokonaniem trudnego wyboru, że musi wybrać jedną osobę z dwóch. Dla innych z Was osoba nie mówi, kochani, o tym, że chciałaby pogodzić się, porozumieć dogadać. Mm, tutaj też może właśnie ktoś nie mówić o jakiejś intymnej relacji. Może ktoś nie mówi, że chciałby z wami mieć tą intymną relację, że chciałby z wami mieć romans. Ewidentnie tu może ktoś kochani nie mówić o tym, że chciałby. Mm, wiecie, żebyście byli jego kochanką lub kochankiem to jest też taka sytuacja że chciałby zamiast z fizyczności intymności, intymnej relacji intymnego związku w karcie kochanków ktoś tutaj taki jest no komu chodzi o intymność no ktoś nie mówi, że może ktoś nie mówić też, że kogoś ukrywa że nawet może was ukrywać tak przed inną osobą Albo, no właśnie, no w dwie strony: albo kogoś ukrywa przed wami, albo was ukrywa przed inną osobą, a w zasadzie to jest jedno i drugie, tak? Co nie mówi osoba rakom? Raczki mają kartę śmierci. Wam, kochani, tutaj ktoś nie mówi o tym, że dla części z was, że zakończył definitywnie jakiś związek, jakąś relację, że zakończył etap w swoim życiu. Że coś, kochani, uległo zakończeniu, może to być informacja, że albo ktoś zakończył pracę, mógł dostać wypowiedzenie z pracy, albo że, no, kochani, właśnie zakończył się jakiś związek, jakaś relacja, jakieś małżeństwo. Tutaj ktoś może nie mówić o takiej sytuacji. Wiecie, to może być zawsze, nie wiem. Mm, w zasadzie osoba, o której myślicie, tak? No o tym wam nie mówi, więc to już zależy, o kim wy myślicie, tak? Jeżeli słucha mi na przykład jakaś matka, która myśli o swoim dziecku, no to yy, wiecie, to może dziecko nie mówić, że. Dziecko może mieć waszej 40 i 50 lat, nie? ale nadal jest z waszym dzieckiem. Może nie mówić po prostu o tym, że właśnie jakieś wypowiedzenie z pracy, jakiś definitywny koniec. Może być koniec relacji, koniec związku, koniec małżeństwa. O czymś takim może ktoś nie mówić. Ale ktoś może też nie mówić o tym, że sam zakończa. Nie? że planuje zakończyć, ale planuje zakończyć coś po to, aby rozpocząć no, na nowo. I teraz może być to nowy początek w jakiejś relacji, w jakimś małżeństwie, w jakimś związku. Może nie wiem w tej samej pracy, ale inne stanowisko, albo inna firma, ale podobne stanowisko, albo kochani, no ktoś tutaj zupełnie z czystą białą kartką planuje jakąś totalną zmianę, całkowitą metamorfozę, o której nie mówi i oczekuje nowego początku, spodziewa się nowego, możliwie lepszego początku. Czego nie mówi osoba lwom? Królowa kielichów. Królowa kielichów, moje drogie lwy, no wam tutaj dużo ktoś nie mówi. Może ktoś nie mówić, że kocha. Może ktoś nie mówić, że w kierunku was to darzy was taką miłością dojrzałą. Może ktoś nie mówić, że jest oddany, wierny, nie przyznawać się. Może ktoś, kochani, nie mówić, że jest bardzo, że ma z wami, że czuje z wami jakąś bliską więź. Że ta więź jest, że nie wygasa, że jest miłość, która nie wygasa. A więc jeżeli z osobą nie jesteście teraz, tak, albo rozstaliście się, albo jesteście w separacji, no to taka informacja jest, no to, że ta osoba nie mówi, że nadal kocha, że ta miłość nie wygasa, że to trwa, że to, że to tak naprawdę się nie skończy, tak, nie kończy, to jest trudne do zakończenia, bo no, tutaj jest jakaś dojrzała relacja, dojrzała miłość, że ktoś nadal nie mówi, że nawet jeżeli nie jesteście razem, to że ktoś pozostaje wierny wam, że ktoś pozostaje oddany wam, że... Mm, że nadal jak gdyby czuje tą bliskość, tą więź, tą miłość, która jest, tak? No tutaj też może osoba nie mówić, że po prostu yy, chce wam tą miłość wyznać, tak? No w Królowej Kielichów ktoś oczekuje trwałej relacji, trwałego związku. Osoba może nie mówić, że jest gotowa, że chciałaby dojrzałej, trwałej relacji, stałego związku. Może wam tego nie mówić, bo pewnie nie chce was spłoszyć być może, więc yy, weźcie jak rezonuje, ale no jest tutaj taka osoba do tańca, do różańca, wiecie, do wszystkiego doskonała matka, żona i kochanka. Muszę to powiedzieć chociaż jednej osobie, bo może taka się zdarzyć, że może wam nie mówić osoba o tym, że ma taką osobę, do tańca, do różańca doskonałą matkę, żonę i kochankę. No więc weźcie jak rezonuje, jeżeli jesteście ze sobą, czy spotykacie się ze sobą, macie jakąś znajomość, jaką relac jakąś relację z kimś, kogo do końca nie znacie. Nie wiecie co i gdzie ta osoba robi, gdzie przebywa, no to jest duże prawdopodobieństwo, że osoba ma no, taką, wiecie, kobietę idealną, matkę, żonę i kochankę, która zapewnia wszystko: i miłość dojrzałą, i bezpieczeństwo, i stabilizację, i bezpieczeństwo emocjonalne, uczuciowe, i materialne i to jest taka, wiecie, doskonała no, w każdym, że tak powiem, aspekcie. Że jest bardzo wierna, oddana, no może ktoś o tym nie mówi, że ma taką osobę. No ludzie są różni, no mogą mieć, że tak powiem, ideał w domu, a dalej szukać e, czegoś, co bardziej, bardziej się zieleni, albo szukać kogoś innego, albo nie doceniać tego, co mają. A tutaj pokazana jest bardzo wartościowa osoba, bardzo wartościowa, dojrzała kobieta, no która ma wszystko, czego, co kobieta powinna mieć, niczego jej nie brakuje, a pomimo tego, komuś tutaj jest mało, tak? I na przykład zawraca cztery literki wam. No więc jak wam zawraca cztery litery, no to się zastanówcie, czy chcielibyście być następczynią tej osoby, nie? No raczej nie. To tak dla niektórych. Co, o czym nie mówi osoba panną? Trójka buław. Kochani, tutaj osoba nie mówi wam, że angażuje się w czyjś problem albo co więcej w czyjeś problemy. No, osoba tu nie mówi, że jest zaangażowana w problemy jakiejś innej osoby. To mogą być, wiecie, to nie musi być od razu jakaś osoba, chociaż jest to trójka, więc to może być osoba trzecia rzeczywiście, ale w niektórych przypadkach mogą być to, nie wiem, jakieś problemy kolegi, koleżanki, przyjaciela, przyjaciółki, jakiegoś kogoś z pracy, kogoś z rodziny. No ktoś nie mówi, może być też kogoś z rodziny. Ktoś nie mówi, że się po prostu angażuje, tak, w w coś innego, ale no w dużej mierze jednak jest to trójkowa sytuacja. Ktoś może nie mówić o trzeciej osobie, że angażuje się w inną relację, w inny związek w, z inną osobą i to na różnych płaszczyznach. To nie jest tylko jakieś tam, wiecie, zaangażowanie intymne, że ktoś ma romans fizycznie, to jest zaangażowanie, wiecie, w czyjeś, w czyjeś problemy na różnych płaszczyznach. Może ktoś spotykać się z kimś, może ktoś już nawet poznał rodzinę, może ktoś tutaj mieć różne plany, różne aktywności, bo tu osoba na tej karcie oczekuje, aż ktoś przyjedzie, przypłynie, przybędzie. Tu jest takie oczekiwanie, więc ktoś ukrywa, że na kogoś oczekuje. Aha, oczywiście, też muszę dla kogoś, do kogoś powiedzieć, że ktoś może ukrywać, że oczekuje, że do niego przyjedziecie, przybędziecie. Naturalnie, że tak. Jak najbardziej, w trzech buław, w trójce buław jest możliwość, że ktoś właśnie czeka. Czeka, no kiedy przyjedziesz, kiedy mnie, nie wiem, zaskoczysz, kiedy zrobisz mi niespodziankę, kiedy sobie o mnie przypomnisz, tak? Może miał być kontakt, ktoś czeka. Tutaj nawet nie chodzi o kontakt, no, no tak, no kontakt wszelkiego rodzaju. Ktoś może czekać na kontakt wszelkiego rodzaju, ale bardziej czeka na przyby przybycie. Że Wy przybędziecie, przyjedziecie. Bo tu jest oczekiwanie na przybycie. Hmm? No to się zastanawiajcie. Co, kochani, o czym nie mówi osoba? Hmm, wagą, wadze. Tu jest 10 monet. E, moje drogie wagi, no Wam to osoba nie mówi o tym, że Hm. że ma bardzo dużo tylko pytanie skąd albo że dostała spadek albo że coś odziedziczyła albo że dostała jakiś inny cenny y, prezent w każdym razie no tu jest jakieś to może być odziedziczenie nieruchomości może być odziedziczenie finansów może być otrzymanie jakiegoś wsparcia dotacji do finansowania no o tym jakby jest przemilczane to może ktoś nie mówić że ma y, słuchajcie no, jeżeli spotykacie się z kimś kogo y, jeszcze nie znacie za bardzo, jeszcze nie wiecie, co, gdzie, jak, z kim spędza czas, no to może być tak, że ktoś ma kochani udaną, pełną rodzinę, taką wielopokoleniową. Że tam wiecie, są, nie wiem, babcia, dziadek, rodzice, y, dzieci, wnuki, wszyscy razem może w jednym domu rodzinnym, ale tu jest pokazana taka duża rodzina. Może ktoś nie mówić o interesie, o firmie rodzinnej. Nie wiem, może o tym, że pochodzi z zamożnej rodziny, że jest bardzo bogaty i to jest bardzo możliwe, bo 10 monet no, to jest takie największe bogactwo, nie? Więc tutaj ktoś no, nie mówi, że ma bardzo dużo, że jest bardzo zamożny mm, i że może mieć, i że raczej ma rodzinę, tak? Może nam i dzieci, może być rodzina i dzieci. Może ktoś o tym nie mówić. Słuchajcie, może ktoś nie mówić też o tym, że. Mm, Dąży do 10 monet. Może nie mówić, że dąży do największego bogactwa. Ale raczej byście o tym wiedzieli, gdyby tak było, nie? Bo co tutaj ukrywać w tej sytuacji. Ktoś po prostu ukrywa, czy znaczy ktoś, no, osoba, o której myślicie, ukrywa tutaj znaczne, znaczne, duże, olbrzymie kwoty, pieniądze, czy to w postaci nieruchomości, czy to w postaci finansów. O czym nie mówi osoba skorpionom? Dwójka monet. A skorpionom nie mówi osoba, o której myślicie, o tym, że wprawiła w ruch drugą opcję. Albo znaczy tak, że jesteście opcją, też może być taka możliwość, ale że, że ma dwie opcje: że ma dwie relacje, dwie znajomości, dwa związki może mieć, a że sobie żongluje. Że poświęca czas i energię komuś i Wam, tak? Chyba, że jest jeszcze inaczej. Że jesteście Wy, a są trzy, czyli że ma jeszcze dwie inne osoby, z którymi się spotyka od czasu do czasu, nie wiem, rozmawia, spotyka i tak dalej. No tu po prostu jest dwójka, przynajmniej dwójka. I to jest aktualne, tak? W sensie, to nie to, że było, czy będzie, tylko to jest, to jest wprawione w ruch. Są tutaj dwa, dwie osoby, dwa kontakty. Ehm, no... To może dotyczyć osób, ale to też może dotyczyć, moi kochani, pracy, ofert, pracy. Że ktoś ma jakieś dwa źródła dochodu, dwa etaty, coś tutaj kombinuje. No nie mówi o tym, że, że ma taką dwoistą sytuację w aspekcie zawodowym lub emocjonalnym. Dobrze, o czym nie mówi osoba strzelcom strzelczykom 10 buław. Wam ktoś kochani nie mówi, że, jest, że ma bardzo ciężko, że już więcej nie zniesie. Jest bardzo obciążony, przeciążony obowiązkami, z zobowiązaniami pracą jakimś ciężarem. No ktoś niesie duży ciężar. Nie ma kto pomóc i zdjąć tego ciężaru. Nie wiem, czy wy nie zauważacie, nie dostrzegacie, czy was to nie dotyczy. Czy tego nie widzicie? No komu, ktoś ma tak ciężko, że już więcej nie zniesie, już ciężej być, mieć nie może. To już jest kulminacja tego. Bardzo duży ciężar. Może też mieć ktoś bardzo dużo pracy i o tym nie mówi, że ma bardzo dużo pracy, że jest po prostu przytłoczony, przygnieciony, że już więcej nie da rady. Trzeba by tutaj zainterweniować, trzeba się dowiedzieć w jakim aspekcie i o co chodzi z tym. Że tutaj ktoś, kochani, e, nie ma siły na więcej. Czy to dotyczy relacji związku, czy to dotyczy pracy? No, trzeba by tutaj zareagować i pomóc, kochani, bo, no, bo jest już tak poważnie. Powiem Wam. O czym nie mówi osoba koziorożcą? Dziesiątka kielichów. <laughs> o czym nie mówi osoba koziorożcą? <laughs> Dziesiątka kielichów. Moje drogie koziołki, no Wam ta osoba nie mówi o tym, że albo jesteście spełnieniem jej, że przy Was czuje się spełniona emocjonalnie, uczuciowo, że jesteście spełnieniem jej marzeń, pragnień, że po prostu z Wami jest spełniona, czuje się szczęśliwa, czuje, że ma dzięki Wam udaną rodzinę, tak? udany związek, udaną relację, wszyscy są szczęśliwi, ona jest, ta osoba też jest szczęśliwa. No taki, wiecie, taka kulminacja m, szczęścia. Osoba też może nie, nie mówić, że kończy się jakieś szczęście rodzinne, jakaś pełnia szczęścia uczuciowego dobiega końca, też, może ktoś o tym nie mówić, że już po prostu czuje, że więcej nie wyciśnie z tej relacji, z tego związku, może być też taka sytuacja. Jeśli osoby nie znacie, jest to taka osoba, która no, nie wiecie, co robi na co dzień, gdzie przebywa, i tak dalej nie macie pewności, nie znacie na tyle i nie macie, że tak powiem, takiego kontaktu na co dzień, to to jest duże prawdopodobieństwo, że osoba ma ma spełnienie po prostu gdzieś indziej, tak? Ma pełną rodzinę, gdzieś tam żonę, czy partnerkę, czy nawet dzieci, no i, ta, i tutaj jest to spełnienie, tak? Jest to spełnienie uczuciowe, emocjonalne, więc jeśli myślicie o kimś, kto nie do końca jest z wami czy nie, że tak powiem, nie proponował czy nie obiecał żadnej relacji, żadnego związku no to, to faktycznie może nie obiecać bo tutaj osoba jest uczuciowo spełniona gdzie indziej, tak, ma pełne szczęście. też może być to dla jakiejś osoby informacja co wobec tego o czym nie mówi osoba wodnikom wodnikom i wodniczkom mamy tutaj królową mieczy Moje drogi wodniki, wodniczki, Wam osoba może nie mówić o tym, że zamierza wprowadzić, albo że wprowadza, że wprowadziła, albo zamierza wprowadzić jakieś rygorystyczne zasady, większe wymagania. Będzie wymagała od siebie, ale i od kogoś, czyli na przykład od Was, tak? No, może Wam o tym nie mówić, że tutaj będą jakieś większe wymagania, <laughs> że. Mm, że zamierza podjąć inicjatywę, podjąć taką dominację, no tutaj może się, może ktoś nie mówić, że, że zamierza dominować. No jeżeli, jeżeli z kimś tam się przymierzacie, czy być z kimś, czy nie w relacji, w związku, no to tutaj osoba nie mówi o tym, że zamierza prowadzić taki surowy dom z surowymi zasadami. Będzie tak, wiecie, możecie poznać kogoś, czy poznaliście kogoś. Ktoś wam się może nie przedstawiać jako królowa mieczy, tylko wiecie, wszystko, że tak powiem, zgodnie z wami. Tak jak tam chcecie usłyszeć to, to, to macie powiedziane, co chcecie usłyszeć. No i może wam się wydawać, że osoba, wiecie, taka jest, że tak powiem, jak ją ulepicie, to taka zostanie, nie? Wam, dla Was, tak jak jakbyście chcieli, natomiast e, faktycznie może tak nie być, może osoba przytakiwać, ale tu się pokazuje osoba, że no nie mówi, że jest albo oschła, albo oziębła w uczuciach, albo taka, no właśnie ta powierzchowność jest taka bardzo e, chłodna. W obyciu, ale osoba też może nie mówić, że zamierza e, przejąć inicjatywę, znaczy w sensie być taką osobą e, w relacji, w związku, która dominuje, która kontroluje, która, e, no właśnie, która kontroluje, dominuje i która będzie, e, ona będzie się przyglądała, będzie sprawdzała, tak, z tym mieczem będzie stała i jak będzie coś nie po jej myśli, nie wiem, zrobicie fałszywy krok, skok w bok albo coś innego, no to tutaj nie umknie to tej osobie, nie? Nie umknie to jej wzrokowi, i nie umknie to jej mieczowi. Ona wtedy tym mieczem pogrozi, a może nawet go użyje w cudzysłowie, tak? E, czyli postawi wtedy coś na ostrzu tego miecza. No osoba będzie chciała temu zaradzić, właśnie w ten sposób, w sposób kontroli, w sposób e, e, pro, e, po prostu e, wprowadzenia surowych zasad, wymagań. I zasad w relacji w związku, którymi będzie chciała, żebyście się kierowali, że po prostu będzie od was tego wymagać, od siebie, ale i od was też. Czyli, czyli no, no to mogą być różne surowe zasady, no nie wiem. Wiecie, ludzie mają różne pomysły. <coughs> nie wiem, może na przykład nie będziecie mogli wyjść z domu bez tej osoby, bo już nie wiadomo, co sobie pomyśli, i, i po prostu i to będzie jedna z zasad, tak, że jak gdzieś idziemy, to idziemy razem, albo na przykład. Mm, albo na przykład no też może to dotyczyć oczywiście obowiązków domowych, tak, ale to bardziej takie no wiecie, no czego nie mówi. No, no może też nie mówić, że jak już wspólnie ze sobą zamieszkacie, czy stworzycie relację, czy związek taką stałą, no to to osoba będzie tutaj porówno podzieli te obowiązki, tak? Tak jak jej się będzie wydawało, że równo, no i będzie wymagała realizacji. Będzie wymagała. Może wymagać też względem siebie innych rzeczy, tak? Że jej się należy, bo jest waszą partnerką, bo jest waszą żoną, bo jest waszym mężem. Wiecie, to taka może być sytuacja. Osoba logiczna, bystra, ona ma tam wszystko poukładane tak, jak chce i ma być tak, jak ona chce, nie? No więc, jeżeli wam się wydaje, że jesteście wolni albo że będziecie mieli taką wolność w tej relacji, no to się możecie zdziwić, bo. Bo ta osoba stoi z mieczem i ona tylko patrzy, jak zrobicie krzywy ruch, krzywo spojrzycie, coś zrobicie nie tak, to, to będzie to po prostu wszystko widziane, tak? I od razu będzie konsekwencja tego, tak? Od razu będzie tego skutek. No, będzie po prostu surowe podejście, więc ta osoba sobie nie pozwoli. Wiecie, będzie skok w bok, no to ta osoba od razu zobaczy, że był skok w bok, albo że coś planujecie, próbujecie, albo że nie wiem, albo że już to zrobiliście. No to jest taka, taka energia, że osoba skupiona na wymaganiach, na pewnych zasadach, które będzie chciała wprowadzić. I o czym nie mówi osoba rybom, rybkom? Asbuław, Asbuław. Moje drogie rybki, no Wam osoba może nie mówić o jakiejś nowej szansie. Albo że ma szansę na uczucie, na nowe uczucie, na nową znajomość, nowy związek. Ma szansę się w coś zaangażować. Może osoba kochani nie mówić, że ma szansę na jakąś przeprowadzkę. Albo że planuje jakąś przeprowadzkę, myśli o przeprowadzce. No tutaj są buławy, to to się raczej dzieje, to jest aktywność, działanie, więc ktoś tutaj się być może nawet przeprowadza, może nie mówić. Może ktoś nie mówić o jakimś nowym początku uczuciowym. Albo że chce z wami tego początku, albo że ma z kim innym ten początek, nie? Tu ktoś nie mówi o jakimś nowym przedsięwzięciu. Może ktoś nie mówić o nowej propozycji pracy, o nowej ofercie pracy, o nowej ofercie, wiecie, biznesowej, zawodowej. Może ktoś nie mówić o tym, że rozpoczyna nową pracę. Może ktoś nie mówić o tym, że wchodzi w nowy związek, w nową relację, że jest nowe uczucie, że jest nowa osoba. Takie sytuacje, moje drogie. Rybki, ale może też ktoś nie mówić, że chce nowego początku z wami. Hmm? Chce już teraz zacząć na nowo. Żeby było, wiecie, iście, ogniście z pasją i w ogóle. No może też osoba o tym nie mówić. Okej, okay, to buziaczki, papa.